kochani, dzisiaj będzie fryzura. Fryzura na moich włosach. Już dawno nie robiłam fryzury. Nie pokazywałam wam fryzury na moich włosach. I dzisiaj będzie to kok. Taki, który ostatnio sobie często robię. To jest taki kok węzeł. Bardzo prosty do zrobienia, a wygląda bardzo efektownie i wygląda na trudny do zrobienia. Wiele osób się mnie pytało, jak go zrobiłam. Najpierw nakładam na włosy sporą ilość serum. Teraz używam Gliskóra, mam tutaj samą resztkę, ale używam na końcówki właśnie sporą ilość serum, bo będę włosy tak jakby ze sobą związywać. Więc nie chcę, żeby się za bardzo niszczyły. Więc najpierw odpowiednio dużo serum nakładam, a później będę wiązać taki wysoki kucyk. I teraz, gdy mam już fryzurę na cebulę, trzeba dobrze rozczesać kucyk. Naprawdę porządnie, żeby nie było żadnych cupełków. Bo będziemy włosy ze sobą razem związywać. Więc przedzielam włosy na pół. Na dwie równe połówki. Kurczę, potrzebuję już podcięcia z tymi moimi końcówkami. Także przedzielam włosy na pół. I będę teraz wiązać z nich supły. Żeby było łatwiej, można trochę włosy sobie skręcić. I teraz tak. Dobra, jest tu sporo serum. I teraz związuję włosy z przodu na supeł. O tak, jeden raz. O, dokładnie tak. To sobie trzeba schować to, co tu odstaje, żeby nie psuło efektu. I to jest pierwszy supeł, który trzeba teraz zabezpieczyć tu w miejscu. I będę to robić wsuwkami fryzjerskimi, takimi wsuweczkami szerokimi, ale można też zwykłymi czy żabkami, jak wam wygodniej. Dla mnie te są najwygodniejsze, także wbijam po prostu w ten mój supeł, który tu powstał z przodu. I przytwierdzam u nasady, żeby nigdzie się nie ruszył. Jest supeł. I teraz te końcówki, te dwie części, będę wiązać z tyłu. I ta część, która jest dłuższa, czyli ta, tą częścią będę wiązać. Wiecie, o co chodzi, że jak sznurówka jest dłuższa z jednej strony, to tą częścią jakby wiążecie. Czyli teraz tak samo lekko skręcam i wiążę tu z tyłu na supeł. I znowu zostały mi dwie końcówki, ale najpierw zabezpieczam oto, czyli supeł z tyłu. O tak. No i zostały mi takie dwie części i będę je wiązać na górze. Lekko je znowu skręcam i wiążę je na górze koka, czyli tu. I tu w tym wypadku uważajcie, bo tutaj już mogą zacząć wam wychodzić różne włoski. Może się zacząć robić nierówno, bo wiadomo, że włosy są różnej długości. I też w zależności od tego, jak długie macie włosy, to tyle supłów zawiążecie. I teraz to, co mi zostało, chowam po prostu pod spód i upinam. Zwijam najpierw i chowam pod spód, pod kok. I upinam. Ok, i druga część. No i to wszystko. I tak właśnie wygląda supełkowy kok. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia już za tydzień w kolejnej fryzurze. Piszcie mi na dole wasze rekomendacje, co chcecie zobaczyć w tutorialach wakacyjnych. Pa, pa!